Słuchacie Państwo rozgłośni Polskiej Radia Białoruś, nasz cykl Okiem Polaka. Daniel Mikusek, witam serdecznie. Moimi gośćmi dzisiaj są pan redaktor Konrad Hartung. Prezes Kulturalno-Światowego Społecznego Zjednoczenia Towarzystwa Elizy Litwinki. Litwinka to jeden z literackich pseudonimów Elizy Orzeszkowej. Pan redaktor, doktor, filozof Piotr Piotrowski. Dzień dobry. Ekspert Centrum Badań Geopolitycznych Eurazja Północna. Oraz pan redaktor Paweł Jański. Witam. Panowie, wczoraj mieliśmy dosyć mocną rozmowę na temat sytuacji powyborczej w Polsce, na temat sytuacji ewentualnych scenariuszy. Tutaj mieliśmy olbrzymie science fiction, polityk fiction i wiele rzeczy sobie powiedzieliśmy, natomiast bazowaliśmy jedynie na informacjach szczątkowych, ponieważ nie znaliśmy... Przy exit poolach. Tak. Niestety nie mieliśmy pełnych informacji. Wielu polityków wypowiedziało się wczoraj, ale to już po programie, po nagraniu, więc nie mieliśmy do tego dostępu. Natomiast dzisiaj chciałbym jeszcze kontynuować wątek powyborczy. Jest bardzo istotny, ponieważ dzisiaj mamy już konkretne dane. Otóż okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość otrzymało tylko 35% głosów poparcia. Platforma Obywatelska, to są oczywiście takie dane nie do końca, nie używam po przecinku. Platforma Obywatelska otrzymała 30%. Panie redaktorze Jański, Trzecia Droga otrzymała 15%, czy tak, czy mylę się? 14,41%. Czyli bez mała 15% poparcia. Można już powiedzieć, że to już są ostateczne wyniki, bo już przeliczono 14,5%. 97%. A czy będzie pan uprzejmy odczytać dokładnie po przecinku? Zacznijmy od Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze. Czyli tak, Prawo i Sprawiedliwość 35,39%. Ile? 35,39%. Czyli prawie 36, tak? Tak. Teraz Platforma. 30,68%. Trzecia Droga. 14,41%. Sojusz Lewicy. 8,61%. Konfederacja. 7,16%. Czy ktoś jeszcze wszedł do Sejmu? No, raczej już nie, bo już pozostali to już bezpartyjni samorządowcy, Polska jest jedna, to już wszystko poniżej 2%. Czyli generalnie towarzystwo przegrało. Czy może pan przypomnieć naszym słuchaczom, jak skończyło się referendum? Czy referendum jest ważne, czy referendum jest nieważne? Czy ponad 50% uprawnionych do głosowania osób uczestniczyło w tym referendum i oddało ważny bądź nieważny głos? No właśnie nie sprawdzałem ostatnich jego wyników referendum, ale z ostatnich tych, które sprawdzałem, to wychodzi, że referendum nie przeszło. Czyli referendum jest nieważne. Frekwencja była powyżej 70%. Czy to się utrzymało? 73%. Czyli frekwencja wyniosła 73%. No panowie, wczoraj wyraźnie powiedziałem, że 73% frekwencja i 40% udziału w referendum, no to nie jest głosowanie za PiS-em, tak jak tutaj pan redaktor Jański był uważny, tylko to było głosowanie przeciwko PiS-owi, czyli tutaj społeczeństwo zmobilizowało się i poszło głosować przeciwko. Oczywiście PiS ma swój elektorat, powiedzmy sobie, że za granicą na PiS oddało osób 90 tysięcy głosów. A jeżeli chodzi o Polskę, to trzeba pamiętać, że tutaj na Prawo i Sprawiedliwość głosowali Ukraińcy. Przecież PiS sprowadził ponad 2 miliony Ukraińców do Polski. Olbrzymia ilość z nich otrzymała polskie PESEL-e, polskie paszporty. To ich uprawnia do udziału w głosowaniu. Czyli już zaczyna się. Ile Ukraińców otrzymało ukraińskie paszporty? Tego się już nie sprawdza względem narodowości. To już oni są traktowani jak obywatele polscy. A obywatelstwo, że oni wyszli z obywatelstwa ukraińskiego, na pewno. Takich nie muszą. Statystyk nie ma, a przynajmniej takich statystyk nikt nie podał. Natomiast jest w Polsce Ukraińców około 1,5 miliona. Ilu z nich otrzymało PESEL-e, ilu z nich zostało uprawnionych do głosowania, tego nie wiemy. Natomiast na Prawo i Sprawiedliwość, jeśli dobrze pamiętam, łącznie oddano 7 milionów głosów. No to tutaj trzeba pamiętać, że jest 90 tysięcy, czyli prawie 100 tysięcy głosów oddanych za granicą, no i około 1 miliona głosów Ukraińców, czyli 1 100 000 głosów. No to jest to jawna manipulacja, o której czy kiedyś wspominałem. Czy były wybory sfalszowane, wtedy mam pytanie.
Czas pokaże, kiedy reżim Prawa i Sprawiedliwości zostanie odsunięty od władzy, wtedy być może następcy pokuszą się o taką komisję, która zbada, czy rzeczywiście były fałszowane, czy nie, a może po prostu zapomną, ponieważ Platforma Obywatelska za granicą, jeśli dobrze sobie zanotowałem, Platforma Obywatelska za granicą otrzymała, panowie, ponad 250 tysięcy głosów. Więc nie sądzę, aby Platforma chciała... Czy to policzone głosy? Policzone już. Głosy są policzone w ambasadach. Nie odpowiadam za rzetelność. A kto liczy w ambasadach głosy? No, wydzielone osoby przez rząd. Przedstawiciele... partii rządzącej. A widzi pan osobę na przykład z Platformy Obywatelskiej, która leci do Nowego Jorku, do ambasady, czy do któregoś konsulatu i tam sprawdza te głosy, albo z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy z innego kraju? Taka podróż kosztuje. To trzeba przecież wysłać wszystkich czy przedstawicieli. Czy może współpracowniki ambasadów Polski są przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej? No, po 8 latach Prawa i Sprawiedliwości nie wiem, czy ktoś tam został. Tradycyjne, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych więcej liberalne niż konserwatywnie, niż tam komunistyczni. Zawsze, nawet kiedy wspominałem czasy Związku Radzieckiego, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawsze występowało za współpracę ze światem kapitalistycznym. Kiedy wspominamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi, tak samo, takie same liberalne część białoruskiego systemu kierowania. I moim zdaniem jest to, że nie można wszystkich zwolnić, zmienić z czasów Koalicji Obywatelskiej. I może w Ministerstwie Spraw Zagranicznych istnieje tak zwane głębinne ministerstwo, liberalne ministerstwo, prozachodnie, proeuroatlantyckie. Panie redaktorze, jest pan wyjątkowo niepoprawnym optymistą, ale dziękuję za te słowa. Kto wie, może tak jest. Ale panowie, wróćmy do tematu. Zostawmy na chwilę ten temat. Fakt faktem jest, że te głosy dopisuje się za granicą, czy one są uczciwe, czy one są nieuczciwe. Nie będziemy w to wgłębiać. Tutaj naprawdę należałoby dokonać głębokich badań. Ja jakiś czas temu wspomniałem, że te głosy są policzone w Stanach Zjednoczonych i Stany Zjednoczone już dawno ustaliły wynik wyborczy. Ale chciałbym też zwrócić uwagę pana redaktora Jańskiego, że kiedy o tym mówiłem w różnych mediach tutaj z Białorusi do Polski, otóż polskojęzyczna propaganda podchwyciła ten temat. Bardzo często byłem krytykowany za to, że o tym mówię, za to, że o tym wspominam. I jeżeli udało mi się tą narracją, tym mówieniem pokrzyżować im plany i spowodować, że to nie wyszło, to muszę przyznać, że jest to nasz plus i nasza praca nie poszła na marne. Oj, nie wierzę, że ktoś się liczył z twoim zdaniem. Jeśli były jakiekolwiek plany, to zostały wykonane. Panie redaktorze, gdyby się nie liczyli z naszym zdaniem, pańskim również, to by o nas nie pisano w głównych mediach. Nie, to jest megalomania. Na razie nic nie znaczymy. Tak pan uważa. No deprymuje tak pan swoją pracę, ponieważ gdyby pan by nic nie znaczył, to by pana nie proszono o udzielanie informacji dla głównych mediów w Polsce. A również główne media w Polsce, czy o panu, czy o mnie, na pewno nie pisałyby nawet słowem, bylibyśmy bez znaczenia. Więc proszę siebie nie deprymować, proszę wierzyć w swoją pracę i proszę to potraktować jako mobilizację do jeszcze wytrwalszej i lepszej pracy. A to tak. Także zostawmy ten temat. Fakt faktem, mówiliśmy o tym i to przedostało się do opinii publicznej w Polsce, ponieważ o tym pisały polskie media, główne media. To były Polsaty, to były Gazety Wprost i wiele, wiele, Wirtualna Polska, wiele innych. Więc naprawdę możemy sobie tutaj pogratulować, że ten fakt, to, że tutaj mówimy z Białorusi do Polski bez przeszkód, do Polaków, możemy sobie przyjąć za plus. I to bardzo mocny plus. To zostało zauważone i jest pan skromnym człowiekiem, więc traktuję tak, to jestem jako skromność. Więc ja również uważam, że nie jestem jakąś osobą specjalnie wybraną, czy też namaszczoną przez historię. Natomiast uważam, że to, co robimy, ma sens i jest zauważalne. I tego się trzymajmy. W każdym razie wróćmy teraz do scenariuszy wyborczych. Panowie, 35%, 36% dla Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy bazować na pełnych cyfrach. Będzie nam po prostu łatwiej rozmawiać. 31% dla Platformy Obywatelskiej, bez mała 15%.
1% dla trzeciej drogi z PSL-em, czyli pan Hołownia i PSL, Sojusz Lewicy Demokratycznej bez mała 9% i Konfederacja bez, no 7%, bo oni nie przekroczyli 7,5%, więc możemy zaokrąglić w dół, więc do 7%. To oznacza, panowie, że PiS de facto utracił władzę. No jedną partyjną władzę on stracił, ale pytanie o innym. Dzisiaj głównym jokerem jest trzecia droga. I w trzeciej drogi ma wybór, czy iść do Tuska z Lewicą i robić jedyną szerszą koalicję, szerszą koalicję, czy iść i na dwa robić z PiS-em. Panie doktorze, redaktor Jański mógłby temat troszeczkę wyjaśnić, ponieważ trafił na informacje dzisiaj rano, które zostały oficjalnie wypowiedziane przez pana Szymona Hołownię. Tak. Panie redaktorze, bardzo proszę przypomnieć. No tak, no według tych wypowiedzi Hołowni, Szymona Hołowni, można wnioskować, że raczej nie szykuje się na koalicję z PiS-em, raczej jest gotów na rozmowy z Platformą Obywatelską i Lewicą. To było widać nawet w ostatnich, ale to jeszcze nie wszystko. Wczoraj pan, panie redaktorze, trafił na informację od pana Krzysztofa Bosaka, tak. To już było po nagraniu, który powiedział ale wprost, nawet że on nie będzie szedł w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. To jest deklaracja. Jeszcze do wyborów Konfederacja mówiła, że nie pójdzie na koalicję z PiS-em. Do wyborów nawet. Ale tu pytanie w innym, że dzisiaj, kiedy my wiedziemy, ile procent otrzymał Konfederacja, to razem z PiS-em oni nie mogą zrobić koalicji. Drugi moment, że dzisiaj z ranku Hołownia przemówił, że oni zaczęli konsultacje. Ale dzisiaj oni zaczęli z Tuskiem konsultację, oglądam, ile ministerskich fotelów daje im Tusk z Lewicą. Ja rozumiem pańską myśl. Pan mówi, że konsultacje polegają na tym, że badamy, kto da więcej. Tak, bo nawet kiedy weźmiem prostą matematykę, to widzimy, że trzy partie w rządzie to na ilość fotelów ministerskich, czy dwie partie na ilość fotelów ministerskich, to Hołownia chce jak więcej otrzymać tych ministerskich fotelów i być jak bardziej ważnym w rządzie, wpływać na decyzje, które tam będą otrzymać. A kiedy będzie szeroka koalicja, czy będą tam decyzje wygodnie do Hołowni i czy otrzyma on ile fotelów ministerskich, ile on chce. Ja to rozumiem, to co pan redaktor powiedział, to jest po kupiecku. Natomiast nie zawsze to, co jest po kupiecku, a jest tożsame z tym, co można zrobić politycznie. Panie redaktorze Jański, czy Platforma, inaczej, czy Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie stworzyć koalicję z panem Bosakiem, czy im te głosy wystarczą? No nie, z Bosakiem nie wystarczą, absolutnie nie wystarczą. Nawet gdyby się Bosak zdecydował, ale prawdopodobnie jest na tyle cwany, że już wiedział, że... Wczoraj wiedział, co tak, mówi. Dokładnie. Myśmy się zastanawiali, o co mu chodzi. Myśmy mieli tutaj różne scenariusze, ale to już było po nagraniu, więc nie mogliśmy tego powiedzieć. Natomiast nasz scenariusz, no niestety, Bosak w Warszawie wie więcej niż my w Mińsku. Taka jest prawda. Więc on, deklarując, że nie będzie współpracował z PiS-em, dał jasny sygnał dla Platformy, że jest otwarty na koalicję z Platformą. On wie, co robi. No, nie jest może aż tak wybitnym strategiem, ale jest dobrym pójdzie taktykiem. Pójdzie na koalicję z Platformą, bo chociaż Platforma mogła skinąć Lewicę, kiedy nie pójdzie Lewica, i zrobić trzecia droga, Platforma i Bosak. Panie redaktorze Jański, pan ma informację, czy trzecia droga, Platforma i Konfederacja daje już odpowiednią liczbę, która daje przewagę. Bardzo proszę, panie redaktorze. Panie redaktorze Piotrowski. Tak, dałaby. Dałaby, czyli tak. Mamy informację, że to wystarczy, czyli Lewica byłaby już niepotrzebna. Ale dzisiaj Konfederacja po tych niedobrych dla ich wynikach znajduje się w kryzysie, bo taktyka iść w takiej przekształconej partii,
która nie będzie tak mocno dużo krytykować ten mainstream, który my widzieli od, do przykładu, krytyki Brauna, Grzegorza czy innych przedstawicieli tej partii. I kiedy z sierpniu miesiącu taktyka Konfederacji stała innej, wtedy my widzieli, że sondaże pokazują zmniejszenie poparcia Konfederacji, na pewno nawet w dwa razy, bo było tam 15%, dzisiaj 7%. To w pierwsze. I drugie, dzisiaj między tymi różnymi siłami będą każda siła mówić, a kto winien w tej porażce. I póki trzymajcie, że będzie winien Mensen. No to jaki jest scenariusz dla Konfederacji? Dla Konfederacji pereformatowanie. Czyli trafią na peryferium sceny politycznej, tak to rozumieć? Może i trafić, kiedy ona nie zrobi obnowienie, kiedy ona... Reformy. Kiedy ona podzieli się na ile ugrupowań. Czyli na trzy kluby w Sejmie w tym momencie. Jak minimum na trzy. No tam są trzy główne partie, trzy wiodące. Tak, więc... tak. I wtedy uwidzimy kryzys realny, ale ma jeszcze drugi scenariusz, to reforma Konfederacji i przygotowanie do następnych wyborów. Ale w tych wyborach Konfederacja będzie miała określoną liczbę posłów i nie więcej, ponieważ jest już 12 wynik, posłów. Więc jest to już wynik, który jest przesądzony na 4 lata. I teraz... do rzeczy, w minułej kadencji Sejmu było tak samo gdzieś 10-12 posłów. Oni nawet nie mogli klubu stworzyć. Tak. Bo to była po prostu za mała liczba. Panowie, wczoraj rozmawialiśmy o sojuszu, czy też o nie sojuszu, a powiedzmy, że koalicji z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Prawem i Sprawiedliwością. Rozważaliśmy taki scenariusz, ale już dzisiaj widzimy, wszystkie możliwości są do omówienia. My mamy do tego prawo, nie jesteśmy politykami, więc możemy wszystkie warianty rozważyć. Nikt nam za to głowy nie urwie, mamy do tego pełne prawo. Ale wracam do tematu. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie rządzić. Nie jest w stanie uzyskać większości. Tak. Tutaj jest jeszcze pan Duda, który może pomagać dla Prawa i Sprawiedliwości, na pewno będzie to robił, ponieważ może wetować wszystkie ustawy przyjmowane przez Sejm. Jeżeli będzie taka koalicja, na przykład Sojusz Lewicy Demokratycznej, a Platforma Obywatelska i Trzecia Droga, więc teraz pytanie, czy oni, posiadając taką liczbę posłów, będą w stanie odrzucić prezydenckie weto, do którego jest potrzebna większa liczba głosów. A prezydent będzie wetował wszystko, jak leci, nie będzie patrzeć. Jeden ze scenariuszy to przynajmniej przez rok. Nowe wybory. Bo... A to wróćmy za chwilę do tego. To będzie wątek następny. Ale zostawmy jeszcze ten wątek, gdzie pan Duda będzie realizował weto. Ale tak, no to tak, mamy pat. Bo pan prezydent Duda będzie przeszkadzał. Bardzo mocno przeszkadzał. Sejm może zostać przez to sparaliżowany i rzeczywiście możemy dojść do sytuacji, w której zostaną rozpisane nowe wybory. Ale czy to będzie na korzyść Prawa i Sprawiedliwości? Bo jeżeli przegrali teraz te wybory i społeczeństwo zmobilizowało się, żeby pójść głosować nie za Platformą, nie za Trzecią Drogą, a przeciwko PiS-owi, to oznacza, że jeżeli PiS sparaliżuje pracę Sejmu, sparaliżuje powołanie nowego koalicyjnego rządu, a więc rządu Platforma Trzecia Droga, SLD i powiedzmy Konfederacja, to oznacza, że społeczeństwo będzie bardziej wściekłe, a więc zmobilizuje się jeszcze bardziej, żeby pójść przeciwko PiS-owi. Nie wiem, czy to politycznie PiS-owi będzie na rękę, aby taką politykę prowadzić. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Panowie, bardzo proszę o opinię. Ale może społeczeństwo być zmęczone od tych kampanii wyborczych. A to jest ryzyko. Może wagi, być, ale nie musi. Kiedy pokładziemy na wagę różne scenariusze, to może być tak. Dlaczego społeczeństwo
ставить под питання стабільність системи політичного, коли, ну, 35%, то Trzecia część 20%, bo 70% frekwencja to jest 20%. No 20% to jest aktywnych obywateli. Ale to z tych, co poszli, a to nie wszyscy poszli. To polityczne, to polityczne aktywne obywateli. I 1/3 aktywnych politycznych obywateli to to zasada. Spora siła. Ale panowie, tam jest około miliona Ukraińców. I to jest jeszcze my nie, gorzej. My nie wiem dzisiaj, za kiego głosowali Ukraińcy, czy oni w ogóle głosowali. Według tego to my możemy tylko brać, przypuszczać, no, spekulować na tych tematach. Od tego jesteśmy. Rozważyć wszystkie wątki, panowie. Dzisiaj ja bym chciał nie spekulować, a pomyśleć, co jest w głowie średniego obywatela przeciętnego, Polski. Przeciętnego obywatela Polski. W Polsce mówimy przeciętnego Kowalskiego. Ma być nowego Kowalskiego, coś komu to spodoba się. A ja widzę, że to, że dla przeciętny obywatel chce pierwsze stabilności, drugie bezpieczeństwa i społecznego rozwoju. Tego, żeby nie zebrały u jego emerytury, żeby nie zebrały jego ulgów, a to nie... Świadczeń socjalnych? Tak, świadczeń chociażby. Socjalnych, a to gwarantuje tylko dzisiaj PiS. No nie, bo do końca, koalicja, nie do końca Platforma obiecała to samo, co PiS. To Platforma naciskała na PiS, żeby 500+ zamienić na 800 i to pod naciskami Platformy. Te 800+ będzie płacone od 1 ale, stycznia. Więc nie do końca się z tym zgodzę. Ale obywatele polskie pamiętają, że mianowicie koalicja obywatelska, Platforma obywatelska podwyższyła wiek emerytalny do 67 roków. Tak, 67 roku. Ale panowie, słuchajcie państwa, Rozgłośni Polskiej Radia Białoruś, nasz cykl Okiem Polaka. Kontynuujemy naszą debatę, pan redaktor Jański, bardzo proszę. Tak, muszę się odnieść do tego, co to stwierdził już kilka razy o głosowaniu Ukraińców. Akurat to nie jest prawdą z tego względu, żeby głosować w Polsce, trzeba mieć obywatelstwo polskie, a nie nadane tylko PESEL. Nadano PESEL. Ale z prawami PESEL wyborczymi. Nie daje praw wyborczych. Prawa wyborcze daje tylko i wyłącznie obywatelstwo polskie. To o tym kiedyś będziemy jeszcze rozmawiać, jak będziemy mieli na ten temat więcej informacji. Dzisiaj to jest science fiction, czy z mojej, czy z twojej strony. W każdym razie tylko 20 tysięcy Ukraińców, albo aż 20 tysięcy Ukraińców uzyskało obywatelstwo polskie i oni mieli prawo głosowania, ale na pewno nie ten ponad milion czy 2 miliony Ukraińców w Polsce. Po coś ich sprowadzono. Wróćmy teraz do tematu. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 36%, Platforma 31%, to jest tylko 5% różnicy. Społeczeństwo nie do końca jednak postawiło na Prawo i Sprawiedliwość, czyli na bezpieczeństwo, które PiS gwarantuje, na stabilność, czy też na świadczenia socjalne, bo gdyby społeczeństwo postawiło na Prawo i Sprawiedliwość, to PiS by dzisiaj wygrał w cugla. Mają zdanie, że kiedy Ukraińcy miałyby prawo wyborcze, oni zrobiłyby swoją partię banderowską i szyłyby na wybory z tej partii. To nie dziś, to za 10 lat. No oś. To za 10 lat, dzisiaj jeszcze za wcześnie. Nie mogą, to jest proces. Znaczy, oni nie mają prawa wyborczego. Panowie, to jest science fiction. Dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na scenariuszach. Pan redaktor? Mogę coś powiedzieć? Oczywiście. Ja zwracam swoją uwagę na referendum. To niby takie niezbyt ważne. To jest sztandarowy projekt PiSu. No, sztandarowe, bo, ale teraz więcej uwagi się skupia na procentach, kto ile wziął. Ile PiS, ile PO, czy ile tam Lewica, i tak dalej, to wszystko, to jest ważne, nie, bez dwóch zdań. Ale tutaj ja zwracam uwagę na ten referendum i w pewnym sensie kojarzę sobie z 1991 rokiem, kiedy to w ZSRR też przeprowadzali referendum. I trzeba było odpowiadać. A czy może pan przypomnieć, bo to było 30 lat temu. My pamiętamy, ale słuchacze mogą już nie pamiętać. Więc co to było za referendum, czego ono dotyczyło? Najważniejsze pytanie, które tam było, to czy obywatele chcą zachować ZSRR,
Czy jednak chcą mieszkać... Rozwiązania, każdy tak, chce mieszkać w swoim państwie. Tak, ZSRR. No i ponad 75% zagłosowało za tym, żeby zachować ZSRR. No przecież... Przypomnijmy, 75% zagłosowało za tym, żeby ZSRR nie został podzielony ponad. I zachował swoją formę. To oczywiście. I chodziło o to, ludzie prościej normalnie rozumieli, że jeżeli się rozwiąże ZSRR, to przede wszystkim zacznie się problemy chaos. Ekonomiczne. Chaos. Oni już były. Chaos, oczywiście. Będą rwać się więzy... Łańcuchy dostaw. Tak, 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 tak. Powiązania gospodarcze. Tak. Ukraina produkowała przecież wiele rzeczy dla całego Związku Radzieckiego. Białoruś produkowała, Kazachstan produkował. Tak. To wszystko było ze sobą połączone, nierozerwalne. Fabryka tutuniowa przecież na cały ZSRR pracowała pełną parą. Znaczy, i inne takie zakłady są dosyć duże. Były akurat dziękując Maszerowi. Był taki u nas przywódca, który miał szansę zostać po Breżniewie pierwszym sekretarzem, generalnym sekretarzem i wtedy by on dowodził ZSRR i wtedy tego rozpadu, rozkładu to by nie było na pewno. Po Breżniewie rządził jeszcze Czernienko i Andropow. No był, ale bardzo przedtem, krótko, ale, bardzo krótko. Oczywiście, ale przedtem to zamordowali Maszerowa. Ja, przypuśćmy, nie wierzę w to, że on zginął przypadkiem w katastrofie samochodowej. No ja nie wierzę w to, że kierowca ciężarówki nie zobaczył policję. No, milicji, jeżeli. Milicji. No, przecież przed samochodem Maszerowa jechał wóz policyjny. Milicyjny. Milicyjny, tak, zgadza się, przepraszam. Wóz milicyjny, bo w ZSRR była milicja. Zresztą w Białorusi nadal jest milicja. Więc milicyjny wóz jechał. No niemożliwe, żeby zawsze kierowca, sam przecież jestem za kierownicą. Wróćmy do konkluzji odnośnie referendum. Wróćmy do konkluzji referendum. Dobra, wracając do tego. Znaczy ludzie zagłosowali, żeby został ZSRR i po pół roku jego rozwiązali. Dalej, a teraz o referendum polskim. Tak. Tam jest takie malutkie pod numerem 3 pytanie, czy mają znieść płot z Białorusią, czy nie? No, podchwytliwe pytanie, bo pierwsze dwa to trzeba, każdy normalny człowiek odpowie, że nie podnosi tam wek emerytalny i tak dalej. I czwarty też odpowie nie, ale jest taki schwyt psychologiczny, kiedy człowiek raz powiedział nie, dwa powiedział nie, to i trzeci raz też powiedział nie. I oni próbowali to zrobić, a płot pomiędzy Białorusią i Polską na pewno nam jest potrzebny, na pewno jest to potrzebne dla Polaków. Na pewno trzeba, żeby więcej ciężarówki polskie nie wchodzili na teren Białorusi i Rosji. A? No panowie, wygląda w ten sposób, że referendum jest nieważne, ponieważ nie osiągnęło właściwej frekwencji. Więc jeszcze raz powtarzam, 73% frekwencja wyborcza i poniżej 40% frekwencja w referendum. No to jest wybitne świadectwo, co Polacy powiedzieli, co myślą o Prawu i Sprawiedliwości. Tak. Tu główne, my powinni rozumieć, że referendum miał dwa czynniki, czemu jego przewodziło PiS. Pierwsze to змобілізовувати електорат ПІС, тих, хто голосує на ПІС. І то ПІС зробив, бо шедв на вибори початково з по сондажах йому давали 30%. Ну, 5-6% себе начангнув. Drugi moment, no, nie główny, mówmy w ten sposób, panie redaktorze, ponieważ nie naciągnęli. Traktujemy te wybory jako uczciwe. Zostawmy science fiction. Drugi moment to konsolidować nawkoło PiS społeczeństwo polskie. To u PiS-u nie otrzymało się zrobić, bo ten referendum, wyniki referendum nie dają ich zrobić obowiązkowym do wykonania. Bo nie, referendum jest nieważne, ponieważ nie uzyskało 50% frekwencji. Tak. I tu PiS nie wygrał. To my możemy mówić, że PiS nie zmógł nawkoło referendumu zjednoczyć polskie społeczeństwo. I to
odróżnia się od referendum radzieckiego, bo w referendum radzieckim wiele ilość, konstytucyjna ilość. A pamiętacie, jaka była frekwencja w referendum radzieckim? Gdzieś w różnych radzieckich republikach była różna. W Republiki Białoruś radzieckiej było więcej 80%. No, bardzo wysoko, tam tak. 70-80%. Czyli średnia frekwencja z całego ZSRR oscylowała między 70-80% frekwencji. I przy tej frekwencji tylko niecałe 20% powiedziało, że nie, że chce rozpadu. W radzieckiej Białorusi mniej niż 20%, no, gdzieś 18-15%. A Litwa, Łotwa, Estonia, ktoś pamięta? Litwa, Łotwa, Estonia odmówili się przeprowadzić referendum i tam przeprowadzili się referendumy tylko na terenach wojsk radzieckich i większość przemówiła, że za zachowanie Związku Radzieckiego. Czyli nie mamy tam pełnych danych. Dobra, zostawmy. Wracamy, panowie, do współczesności, do Polski i do polskiego referendum. No, mnie wszystko przyjmują, może jeszcze pan redaktor Jański coś chciałby powiedzieć? Podam dwie liczby, które właśnie w tej chwili przeczytałem, które są ogólnie dostępne. Dokładnie 44% Polaków wzięło udział w referendum, ale z tym, co kolega Piotr powiedział, muszę się zgodzić, że to była mobilizacja wyborców PiS-u z tego względu, że na pytanie odnośnie likwidacji płotu przeciwko likwidacji płotu zagłosowało 96%, 0,14%. Czyli to, mobilizacja elektoratu PiS. Tak, to świadczy o tym, że to byli właśnie głównie wyborcy PiS-u, którzy brali udział w tym referendum i tak, to była mobilizacja, żeby ich zmobilizować. No niemniej jednak, panowie, to referendum zostało przegrane tak jak te wybory, tak to należy traktować, prawda? No tak, tak. Te wybory zostały definitywnie przez PiS przegrane i społeczeństwo zmobilizowało się, przecież nigdy nie było takiej frekwencji w Polsce wyborczej, więc to społeczeństwo zmobilizowało się i postanowiło wybrać po raz kolejny mniejsze zło. Na pewno społeczeństwo zmobilizowało się jak PiS-em, tak i Koalicją Obywatelską. Wszystkie kampanie wyborcze, które robiły jak i PiS, tak i opozycję, narzucały na to, żeby zmobilizować ludzi. Oczywiście. I wyniki frekwencji, po wynikach frekwencji my widzimy, że to ta mobilizacja odbyła się jak z jednej strony, tak i z drugiej strony. To prawda, natomiast trzeba pamiętać, że we wszystkich sondażach wyborczych Prawo i Sprawiedliwość oscylowało między 36 a 42%, natomiast w sondażach wyborczych Platforma Obywatelska oscylowała od 24 do 28%. Tak do wyborów były podawane te sondaże. Różne były sondaże. Były sondaże, że PiS-u pisały i 32%, i 30%. Były sondaże, особливо w końcu sierpnia, kiedy sondaże dawały PiS-u i 40-41% nawet. Ale to taka, taka wyborcza praktyka має. Тактика. І де ж ПіС, особливо за того, що був скандал візовий, зменшив попарче на себе? Зменшив. Так, спадло. Бо 40 в кінці серпня і 36 ми бачимо дійсно. То 4-5 процент то значна лічба ПІС страчив. No możemy powiedzieć, ale PiS także nie zyskał na polityce ukraińskiej, a o tym jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy. Wczoraj wspomnieliśmy tylko na ten temat, ale już dzisiaj wiemy, że PiS te wybory przegrał i rządu raczej mu się nie uda utworzyć. Może to być science fiction, że mu się uda, natomiast utworzenie rządu mniejszościowego chyba w grę nie wchodzi. Jak po mnie, to była wielka pomyłka PiS-u, kiedy PiS nie zaczął rozegrywać antyukraińską kartę
Trochę za późno. Jeszcze w lipcu miesiącu, kiedy była 70. rocznica zbrodni wołyńskiej, kiedy 80. On, 80. przepraszam. I kiedy on mógł prosto stać takim taranem głównej siły wobec banderyzacji, wobec ukrainizacji. Kiedy już widział, że na fonie afery wizowej, tym skandalu, jego poparcie zmniejszyło się, wtedy były включены te пропагандистские rzeczy про zboże, про walkę z Zieleńskim, chociaż ty zakazy wozić zboże w Polsku z Ukrainy były zrobione jeszcze w marcu, kwietniu miesiącu. No, mieliśmy o tym rozmowę. Powiedzieliśmy sobie wprost, amerykańskie zboże techniczne, którym Ukraina zapłaciła za pożyczone pieniądze, aby mogła realizować wojnę w interesie krajów Zachodu. A tutaj rząd PiS-u, też już to sobie wielokrotnie powiedzieliśmy, realizował interes amerykański, nie polski. To jest sprawa oczywista. Polacy także nie mają zamkniętych oczu i także to widzą. Mieliśmy rozmowę z jednym z przedstawicieli naszych rodaków i było widać tą frustrację, tą bezsilność, tą wręcz już niepohamowaną nienawiść względem takiej polityki. To się dało zauważyć przecież, ale nie ubiegajmy faktów, nie będziemy zdradzać szczegółów. To będzie niespodzianka za dwa dni. Tak. I tu jeszcze jest jedno pytanie, nawet nie pytanie, problem taki. A co będzie na wyborach prezydenckich po to wynikach? To za rok. Nie, tam wybory gdzieś w maju, w czerwcu będą, czy nie? W październiku, jeśli mnie. A mówimy o wyborach prezydenckich w Polsce, tak? To w październiku przyszłym roku. To w październiku, tak, wybory 5 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, tak, 5 lat temu, wybory są 5-letnie w Polsce, więc 5 lat temu były w październiku, czyli mniej więcej w tym samym czasie tak się w Polsce odbywają wybory. Ale pomyślmy teraz, panowie, zastanówmy się, okej, Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej straci władzę. Myślę, że Platforma Obywatelska, tworząc większość koalicyjną właśnie z Hołownią i z Sojuszem i być może jeszcze Konfederacja, dla Konfederacji wzięcie udziału w koalicyjnym rządzie z politycznego punktu widzenia jest bardzo istotne. Będą nośni, będą tymi traktowani, przynajmniej będą się przedstawiać jako reformatorzy, jako ci, którzy nie sprzedali się dla Prawa i Sprawiedliwości, więc to może zaprocentować w następnych wyborach wyższym wynikiem. Także nie musimy tego deprymować, także nie musimy tego tutaj odrzucać. Natomiast wracając do tematu, no niestety, albo stety, to zależy, kto na to patrzy. Prawo i Sprawiedliwość na pewno ma już dzisiaj wysokie ciśnienie, bo te wyniki mówią wprost, że ta władza monofoniczna, ta władza z tej skały pisowskiej zostanie utracona, a więc utracą władzę. Co będzie dalej? Czy koalicja, nowa koalicja rozliczy PiS? Nie. Nie rozliczy. No, za chwilę możemy to rozważyć. Czy... Jeden drugiemu oko nie lubię. Panowie, przecież oni są tacy sami. Panowie, no czy polityka w jaki sposób ulegnie zmianie? Czy ta polityka ukraińska, czy ta polityka lokajstwa wobec Waszyngtonu, lokajstwa wobec Unii Europejskiej, wrogości wobec Wschodu? Rozważmy jeszcze te wątki, o nich jeszcze nie rozmawialiśmy. Nie, tylko w jednej kwestii polityka może się zmienić w Polsce, tylko absolutnie w jednej kwestii. To chodzi tutaj o tą całą edukację związaną z LGBT. Tylko tutaj się spodziewam pewnej zmiany, jeśli chodzi o całą resztę. Na lepsze. Zależy dla kogo, dla jakich grup na lepsze. No dla środowisk homoseksualnych na tak, lepsze. Tak, dla nich prawdopodobnie na lepsze. Ale jeśli chodzi o całą resztę, politykę gospodarczą, zagraniczną, wszystko, co jest z tym związane, tu się nic nie zmieni. Czyli tak naprawdę wymieniła się tylko ekipa, reszta pozostaje bez zmian. Dokładnie. Nawet przecież, no, zwróćmy uwagę, nawet na poszczególne te partie już miały szansę rządzić na przestrzeni tych 30 lat. No Sojusz Lewicy Demokratycznej nie rządził od 2004 roku. Ale miał okazję rządzić i powiedzmy, no co zrobił, powiedzmy, w takich kwestiach, kiedy nawet ludzie mieli taką nadzieję, że powiedzmy, nie wiem, religia zostanie usunięta ze szkoły. Nie zrobili nic. No właśnie mówię, nie zrobili nic, dlatego tu jedyna, jaka może być zmiana,
to tak naprawdę to jest tylko kwestia podejścia do tej całej propagandy LGBT. Nic tak, poza tym się w Polsce nie zmieni. Tylko trzeba pamiętać, że kiedy rządził Leszek Miller i późniejszy premier, już nie pamiętam jego nazwiska, po nim on tylko rok rządził, kiedy upadł rząd SLD, kiedy wtedy wygrało Prawo i Sprawiedliwość, AWS się rozpadł, wygrało Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. Tam były później rządy Marcinkiewicza, więc to było ponad 20 lat temu. A 20 lat temu sytuacja w świadomości Polaków była zupełnie inna niż dzisiaj. Polacy wtedy patrzyli na świat, patrzyli na Europę, patrzyli na geopolitykę zupełnie innym obrazem niż dzisiaj. Dzisiaj mają troszeczkę więcej informacji, mają szersze spektrum spojrzenia. Natomiast wtedy Polacy byli jeszcze mocno zafascynowani Zachodem i Zachód jawił im się jako coś wielkiego, coś wspaniałego. Ale Zachód wtedy był inny. On już się chylił wtedy ku upadkowi, chylił, to było widać. Jeszcze. To było widać w czasach rządów gubernatora Buzka, kiedy Zachód rękami Buzka zrobił. Myśmy o tym wiele mówili, więc nie będziemy się powtarzać. Ale zwróć uwagę, czy zwróćmy uwagę na to, jakie jest poparcie Polaków co do członkostwa w Unii Europejskiej. To jest najwyższe poparcie, albo jedno z najwyższych poparć w całej Unii Europejskiej. Nie ma prawdopodobnie drugiego takiego kraju, albo niewiele jest taki z tak wysokim poparciem. Ja coś panuje, redaktorze, panu powiem. Wyjeżdżając z Polski, jeździłem, no musiałem jeździć po Wrocławiu, to jest miejscowość, w której żyłem, więc od Wrocławia odwiedzałem bardzo często. Wrocław jest taką miejscowością, która zawsze była opoką Platformy Obywatelskiej, która była zawsze opoką prozachodniego myślenia. To Wrocław był zawsze takim bastionem, najpierw antyperelowskim, tam przecież pan Skiba walczył z pomarańczową alternatywą. Natomiast zwracam jedną uwagę, tam pan Frasyniuk na ulicy Trauguta organizował strajki tramwajarzy i tam powstawała Solidarność i tam też powstawały te pierwsze zalążki tej takiej wielkiej antyperelowskiej opozycji. I teraz jaki napis na tejże samej ulicy, nie napisany przez rządzących, nie napisany przez osobę wynajętą, ale przez zwykłych ludzi. Tam pojawiły się napisy, cytuję, kapitalizm równa się śmierć. To jest o czym świadczy. To świadczy o, i to nie jest jedyny napis. Takich napisów we Wrocławiu no, można wtedy było spotkać były wiele. Zawsze. No ale o czym nie, to nie świadczy? Były. Nigdy ich nie spotykałem. Były. A komuna były. Wróć? Nie, tego jeszcze nie widziałem. Było. Tego jeszcze nie było. Było w mniejszych napisy, miejscowościach. Było, były. Nie, no, może, niczym może nie świadczą. Nie we Wrocławiu, bo nie było. Jedna bazgranina na murze nie świadczy o nastrojach społeczeństwa. Chciałem oczywiście, że świadczą. Wrócić do tematu naszej rozmowy dzisiejszej pro wybory, tak? I pro jakie my możemy czekać wyniki na przykład polityki zagranicznej na wschodzie od do przykładu koalicji Tuska, Hołowni i Lewicy do przykładu. Słuchajcie państwo, z głośni Polskiej Radia Białoruś, nasz cykl Okiem Polaka. Panie redaktorze, kontynuujemy wątek koalicyjny. Jak po mnie, to ta koalicja będzie robić wszystko, żeby Polska była więcej zdyscyplinowanym członkiem Aliansu Północnoatlantyckiego. W Waszyngtonie сказали, że potrzebno wykonywać coś, żądanie tam zakup broni przede wszystkim. Tak, Ameryka straciła rynki zbytu. Ale dzisiaj Warszawa nie będzie grać taką rolę, że ona nie będzie tam kandydatem na głównego partnera. Wasala. Partnera. Partnera. Trudno to nazwać partnerstwem. Waszyngtonu w Europie. Nie. Dzisiaj będzie głównym partnerem Niemcy. Z Niemiec będzie Amerykanie kierować wszystkimi swoimi satelitami w Unii Europejskiej i Warszawa będzie na drugim, trzecim, piętnastym miejscu, ale Niemcy będą kierować jej. Coś do polityki wschodniej. Mabyć Warszawa będzie mniej krzyczeć o wschodzie, o tym, jaka zdurnica Rosja, Białoruś czy Chiny, ale będą więcej robić. Militaryzacja i
my dodać powinni, że granica między Białorusią a Polską to będzie granica nie tylko geopolityczna, ale jeszcze wartościowa, bo okrem ideologiczna, wartościowa, nie tylko będzie walka z Białorusią, Rosją, Chinami, jak państwami, które chcą wielu nowego świata, ale tam tymi państwami, które nie chcą pedałów, nie chcą homoseksualistów i innych formacji wyczwarenców. No powiedzmy, że osób inaczej myślących, inaczej czujących. Tak to no nazwijmy. Ja nie pogodzę się, że te ludzie inne czujące, no kanibale tak samo inne czują się. Tak, ale kanibale towarzyszyli naszej mniejszości. Z pożywieckiej mniejszości. Kanibale towarzyszyli naszej cywilizacji od samego początku istnienia. I kto wie, czy gdzieś jeszcze w dżungli nie ma jakichś plemion, które specjalizują się w kanibalizowaniu osób złapanych tak, przypadkowo w dżungli. Oś dla takich partii jak Koalicja Obywatelska, dla takich rządów zawsze będzie głównym nie demokracja większości, a demokracja mniejszości. I tych mniejszości będą okrem LGBT, jeszcze i kanibali, jeszcze i ludzie chory na głowę, bo tym będą, mam nazwę jak ludzie intelektualni mniejszości tam. I oni takich mniejszości będą szukać i bronić zawsze. I bronić jak najwięcej. I samo główne, na nich będą pracować większość. Rozumiem, panie redaktorze Jański. Aż się stanie mniejszością i wtedy to Zachód upadnie na pewno. No, oni tak już idą ku upadkowi. Panie redaktorze Jański, chciałbym zwrócić pana uwagę, pan jest w takim wieku, że pan to pamięta, że napisy w PRL-u przed komuną niby też nie miały znaczenia, a do czego doprowadziły. Także proszę tego nie deprymować, ponieważ zawsze ma to znaczenie. One się nie wzięły z powietrza, ja tego nie napisałem. Ja widziałem przeróżne napisy w Polsce, kiedy jeszcze tam mieszkałem i o czym to świadczyło? Tak naprawdę, czy to coś zmieniło? Nic. Zmieniło, rozsadziło system. Przecież ten system przestał istnieć. Zmieniła się władza polska. Ja mówię po 89 Ale do roku 89 również na murach pisano precz z komuną i też bazgrano. I powiem szczerze, że można to było traktować jako zwykły napis, jako zwykły akt wandalizmu, chuligaństwa, a jednak doprowadziło to do pewnej sytuacji. Wtedy jeszcze udało się, że tak powiem, polskie społeczeństwo siłą zachodnią udało się zmobilizować do tego, żeby obalić ustrój, który panował w Polsce. Proszę pamiętać, że na wschodzie mamy równie potężne siły, potężniejsze od zachodu. Później jednak społeczeństwo polskie rzadko kiedy do czego dało się zmobilizować. Nawet kiedy widzieliśmy, nie wiem, sytuacje, w których powiedzmy na zachodzie społeczeństwo potrafiło się zmobilizować do wielkich demonstracji antywojennych, jak w Londynie potrafiło 2 miliony ludzi wyjść na ulicę przeciwko wojnie w Iraku. W Polsce, kiedy byłem na manifestacji antywojennej, to była garstka ludzi. To była naprawdę garstka ludzi. Kto przyjechał do Warszawy? To nie wiem, to może było kilkaset osób. Więc polskie społeczeństwo jest bardzo bierne. Okej, może się kłócić, może się walczyć ze sobą werbalnie, może pójść nawet do takich wyborów jak teraz, ale kwestia głównych takich ważnych dla polskiego społeczeństwa jednak jest to społeczeństwo bardzo bierne. Panie redaktorze, z jednej strony ma pan rację, ale z drugiej strony ja jednak nie pozostaję inaczej. Ja jednak jestem wierny i wierzę w to, że polskie społeczeństwo jednak w pewnym momencie będzie w stanie pomyśleć, będzie w stanie przemyśleć swoje postępowanie. Ja wierzę w Polaków. Ja się znowu nie zgodzę. Ma pan prawo. Bo tu odwołam się może do pewnych historycznych zaszłości. Spójrzmy nawet na polskie społeczeństwo, jak zostało zniewolone na przestrzeni 1000 lat. Gdzie tak naprawdę mogliśmy, wyzysk chłopstwa był zarówno w każdej... Mówimy o epoce chłopów pańszczyźnianych. Tak, tak. Dochodziło do wielu buntów chłopskich w całej Europie, łącznie z Rosją. Ile takich buntów chłopskich było w Polsce? No, w Polsce trzeba pamiętać, że panowie szlachta mocno, mocno pilnowali tej dyscypliny i każdy bunt był krwawo tłumiony. Jan Stachniuk miał na to swoje, że tak powiem, wytłumaczenie. Ja też. Także... Rozumiem doskonale. Niemniej jednak to car zniósł pańszczyznę w Polsce. Tak.
Zgadza się. Dopiero car w 1863 roku podczas powstania styczniowego, jeśli mnie pamięć nie myli, jeśli się pomyliłem, proszę mnie poprawić. Tak, panowie, zostało nam około 10 minut. I ja chciałbym jednak zwrócić uwagę, wczoraj rozmawialiśmy z panem Grzegorzem Gryguciem, pisarzem, nie? Tak. No na koniec to on powiedział bardzo ciekawą sprawę i nawet symboliczną. A może nie uprzedzajmy, nie zdradzajmy tego, co powiedział, to się dopiero ukaże ta rozmowa. No ja powiedziałem, że to będzie niespodzianka dla słuchaczy. Możemy tylko powiedzieć, że pan Tomasz Gryguć jest osobą o tradycyjnych poglądach, o tradycyjnych katolicko-watykańsko-chrześcijańskich korzeniach, tak. Przedstawił, jeśli dobrze pamiętam. Za mszu trydencku, za odmowę od wyników drugiego soboru watykańskiego. Ale nie uchylajmy więcej, powiedział wiele rzeczy, które bardzo mocno zaskakują i ci z Państwa, którzy go znają, ci z Państwa, którzy mają o nim te czy inne opinie, na pewno będą mogli te opinie zweryfikować po wysłuchaniu tej audycji, ale tego nagrania. Ale my nie ze wszystkim zgadzamy się to, co on mówił i co powiedział i pewne też swoje poglądy z nim mieliśmy trochę starcia. Panowie, naszym zadaniem jest nie mieć poglądów, a przynajmniej ich nie prezentować. Naszym zadaniem jest umieć dyskutować z każdym i nie z każdym musimy się zgadzać, prawda? Czasami pozwalamy sobie na zaprezentowanie pewnych poglądów, natomiast to tylko dlatego, że jeżeli mamy jeden pogląd, to też warto dla porównania porównawczo przedstawić drugi pogląd, zderzyć. Żeby nasze edycje były ciekawsze. Dokładnie tak, więc tak to powinno wyglądać. A panowie, no wracamy, mamy 10 minut, już niecałe 10 minut, tutaj już studio pokazuje, że czas za chwilę będzie kończyć naszą audycję, ale wróćmy jeszcze raz do wyborów, do tych scenariuszy. Tutaj pan redaktor Piotrowski powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość ma około miesiąca czasu na to, aby przekupić posłów Sojuszu, Konfederacji i innych partii i przekonać... Mniejszości niemieckiej. No tam są tylko dwóch. Mniejszość niemiecka ma ilu? Jednego czy dwóch posłów? Dwóch. O, już nawet nie wiem. Chyba dwóch, nie więcej, więc to jest za mało. No oni potrzebują przekupić około 30 posłów. Żeby mieć tą większość. No, czy jest to realne? Realne. To potrzebno oglądać budżet Prawa i Sprawiedliwości. Czy jest ustalony, jest, znamy go. Czy są pieniądze, pierwsze, po drugie... Na to pieniądze zawsze się znajdą. Przepraszam, że wkładzę słowo. To już jedna kwestia zdecydowana. A drugi moment to moment żądania innych posłów sprzedać się za pieniądze. No jest to możliwe. Są tacy posłowie. Mieliśmy wiele takich przypadków, kiedy posłowie przechodzili z jednej opcji do drugiej. A panowie, jeszcze jedna rzecz. Senat. Senat. Przegrał z Kretesem. Zaczekajcie. Drugi moment ważny. Roman Giertych. Właśnie. Dzisiaj będzie posłem na Sejm od Platformy. Koalicji Obywatelskiej. Zrozumiałe, że pana Romana Giertycha kupowali z początku tuskowcy. A dzisiaj... Ale pan Roman Giertych najpierw był w koalicji takiej prawdziwej po prawej stronie, czyli takiej bardziej Prawa i Sprawiedliwości. Pan Roman Giertych przecież był, jeśli dobrze pamiętam, ministrem w rządzie Jerzego Buzka. Tak, tak. I tam była przecież potężna koalicja różnych ugrupowań, które zostały... Liga Polskich Rodzin. Tak, on to później założył, ale to po rozpadzie AWS-u. Partię. A wcześniej to był ZHN, czyli Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Oś. I pan Roman, do rzeczy z panem Romanem Giertychem pracował pan Bosak, Krzysztof Bosak. Wtedy jako młody chłopiec. Jako młody chłopiec. Ale on wtedy był w Partii Narodowej. Ja mam takie wrażenie, że Giertych może przydać się do PiS-u, bo Giertych ma prawicowe poglądy. I mu panie redaktorze, pan nie zna polskich realiów. Przepraszam bardzo, pan Giertych prędzej sobie rękę obetnie, aniżeli pójdzie do PiS-u. Pan Giertych był mocnym współpracownikiem panów braci Kaczyńskich i pan Giertych jest bardzo mocno tą współpracą rozczarowany. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, Polacy je znają. Rozczarowany, pieniądze jednak, nie mają paru. Ja uważam, że pan Giertych to prędzej sobie dzisiaj, wtedy nie, ale dzisiaj to prędzej sobie rękę pieniądze obetnie. Pieniądze nie w Unii.
No pieniądze nie kolą w oczy, to prawda. Niemniej jednak panu Giertychowi już chyba na pieniądzach nie zbywa. No, to przykład taki. A ile my weźmiemy tam jeszcze z Lewicy ktoś, tam jeszcze z trzeciej drogi. Od, myślę, że w trzeciej drogi znajdą się taki posłów, którzy zachcą za pieniądze przejść do PiSu, czy jeszcze takiego. To jeszcze ogląda. Warto zapamiętać słowa pana redaktora Piotrowskiego, który tutaj w jednym ze scenariuszy kreśli taką drogę, w której PiS, czyli Prawo i Sprawiedliwość, przekupi iluś posłów, potrzebnych posłów do tego, aby stworzyć rząd większościowy. No jest to scenariusz, który się nam za chwilę wyjaśni, ponieważ za chwilę będziemy wiedzieli, w którą drogę to pójdzie i wtedy życie nam zweryfikuje to, co sobie tutaj mówimy. A jak wyglądają wybory do Senatu? Jak Prawo i Sprawiedliwość zostało w Senacie potraktowane przez wyborców? Również tam nie brać większości. A jak to wygląda? Procentowo? Tak, procentowo, to jest dosyć istotne. W kadencji Senatu tak samo Prawo i Sprawiedliwość była w mniejszości i nawet był skandal, kiedy marszałek Senatu chciał przemówić do wyborców na telewizji publicznej i jemu to zakazano. Nie, uniemożliwiono, nie zakazano. Jemu uniemożliwiono z przyczyn technicznych. No panowie, nie śmiejmy się, mamy jeszcze około 7 minut audycji, panowie, więc nie zanudzajmy śmiechami naszych słuchaczy. Panowie, pan redaktor Hartung, bardzo proszę. Mnie budzi ta sytuacja, przypomina, co to było jakich 20 lat temu. No, przepraszam, 100 lat temu, z lat 20. Znaczy, w 1925 czy 6 był ten przewrót majowy. W 26. W 26, maju. Dobrze pamiętam. Więc... Dlaczego teraz to chodzi? Bo zacznie się teraz, skoro siły są tak rozdrobnione, nie ma nikt przewagi. No nie do końca, przewaga jest po stronie koalicji. No koalicja, tam ale tam zaczyna się, mogą zacząć się różne, wie pan, rzeczy i nie tylko przykupne, ale mogą wyciągnąć jakieś teczki, mogą być różne sprawy, można człowieka wystraszyć, różnie to bywa. Ma pan rację, to jest możliwe. No. Także przypomnijmy sobie, taka kłótnia wreszcie może doprowadzić do tego, co było w 26 roku. Ale pytanie, czy wojsko będzie chciało stanąć po stronie PiSu i przeprowadzić zamach stanu, bo do tego pan zmierza. Właśnie, ja nie mówię o wojsku. Ja Ale mówię... kto miałby ten zamach stanu przeprowadzić, Ukraińcy? Pan... O właśnie, przecież za rok to będą wybory prezydenckie. Ja znów wracam do tego tematu, że Polacy mają się bać nie tyle wojska ruskiego czy białoruskiego, który w ogóle nie chce do Polski jakichś problemów robić. Ale tam jest 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Panie kochany, jeżeli Ruscy zabiorą się do tego no poważnie, to przepraszam bardzo. A za parę godzin będzie po ja tych... Ja nie powiedziałem, że oni są po to, żeby walczyć z Amerykanami. Ja powiedziałem, że stacjonują, że stacjonuje 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich. W jakimś celu stacjonują? Na 15 bazach i głównie na zachodzie. Ja wiedziałem w Poznaniu. A w Poznaniu także stacjonują? No, tak. Ale za Warszawą, w większości w Krakowie są... i innych miastach. Lublin, Rzeszów. Tak. Ale Suwałki. W większości swojej oni są chyba ponad, ich jest 15, jak to wiem, i jakich z nich ponad 10-12 chyba na zachodzie, za Warszawą. Mówimy o brygadach, tak? O no właśnie. No więc oni się wcale nie palą się Dobra, bliżej Rosji. Dobra, wróćmy do tematu. Kogo mamy się bać jako Polacy? Moim Ukraińców? Zdaniem... Amerykanów? Amerykanów to akurat najwięcej. I ja bym nie zapomniał o Anglikach. Przecież... Wojska brytyjskie nie stacjonują. A nie, to trzeba. Panie kochany, osioł, który jest załadowany złotem, może wziąć każdą twierdzę. Pan redaktor Jański, czy mamy już informacje, jak to wygląda w Senacie? No. Nie mamy. Mamy, tak? Jak to wygląda? Czyli jak bo chodzi o to, że Senat bardzo byłby pomocny, jeżeli Senat byłby opanowany przez koalicję, byłby bardzo pomocny w odrzucaniu weta prezydenckiego, także to działa również na korzyść koalicji i stabilności tej koalicji. PiS do Senatu dostał 34,81%. 35% głosów, czyli 35% mandatu. Mniej niż do Sejmu, więc biorąc to pod uwagę, to tak naprawdę... No... Czyli generalnie Senat nie będzie w stanie odrzucić, zawetować projektów ewentualnej nowej koalicji, która by się zawiązała po wyborach.
bo Senat do tej pory miał taką możliwość, 51% wystarczało do odrzucenia. Tam były w międzyczasie różne perturbacje na przestrzeni ostatnich 4 lat, gdzie senatorowie PiS-u odchodzili, bo oni przecież odchodzili od Prawa i Sprawiedliwości i przechodzili na stronę Koalicji Obywatelskiej. Tak to przecież wyglądało. No panowie, w takim razie mamy 2 scenariusze, właściwie 3 scenariusze. Pierwszy scenariusz to jakieś niepokoje społeczne wywołane przez PiS, żeby utrzymać władzę. Drugi scenariusz to jest, że PiS przekupi posłów, odpowiednią liczbę posłów i wciągnie ich w swoją strefę wpływów. No i trzeci scenariusz, w mojej opinii chyba najbardziej realny, to że jednak powstanie ta koalicja Platformy Obywatelskiej i pozostałych partii i ta koalicja odbierze władzę dla PiS-u, co jest zresztą pożądane przez Polaków, bo nie po to 73% ich poszło do głosowania jak nigdy, żeby nic się nie zmieniło, a przynajmniej wewnętrznie, a więc przynajmniej w nazwiskach firmujących politykę. Odbierze to odbierze, ale co będzie robić z tą władzą? Przecież są olbrzymie problemy ekonomiczne, polityczne. Przecież nadal Polska ma zamiar i nowy rząd, czy on będzie znowu tak jak za czasów PiS-u? Czy premierem PiS-u? Będzie Tusk, czy premierem będzie Morawiecki? Polityka będzie taka sama, to już też sobie powiedzieliśmy. Czyli będą nadal kupować to, co zapowiedział PiS w Stanach Zjednoczonych, nadal będą sadzić kwiatki pod nowym płotem na granicy białorusko-rosyjskiej. Przepraszam, rosyjskiej też chcą przecież budować. 200 kilometrów to też kosztowało. Sojusz Lewicy Demokratycznej sam przecież w swojej kampanii wyborczej jeszcze zapowiedział, że trzeba zaostrzyć tą politykę, trzeba obalić dyktaturę Putina i Łukaszenki. Nie z tej strony płot budują. Czyli jednym słowem, polityka będzie kontynuowana, niemniej jednak zmienią się twarze. Tak to będzie wyglądało. Tylko tyle, moim zdaniem, nic innego tam nie będzie. Ja bym tylko chciał jedną rzecz, taką drobnostkę tutaj powiedzieć. Nie problemem jest sam płot, problemem jest pozamykanie przejść granicznych. To jest problem, bo przecież ciężarówki nie przejeżdżają przez las, przez Puszczę Białowieską. No tak. Także to jest, płot to jest tylko symbol. Problemem, właśnie faktycznym, problemem, tak, faktycznym problemem jest właśnie zamykanie przejść granicznych, a nie sam płot. Płot to jest tylko symbol. No tak, tylko problemem dla Polaków, tak, czy problemem dla Wschodu? Ale mówię, to problemy jest dla kolektywnego Zachodu, bo to symbol tego, że kraje Zachodu zamykają się w siebie. Same siebie, żelazną kurtynę robią. Oddziela się od żelazna kurtyna świata. Była w czasach Churchilla, teraz mamy żelazny płot. No, żelazny płot, dobrze, żelazny niech tam będzie. Płot to symbol. Inny, biedny trochę ten symbol. Z innej strony, jakie wystarczyło pieniądzów. Panowie, minęła godzina, proponuję zakończyć naszą debatę. Na pewno wrócimy jeszcze do rozmów, ponieważ będziemy obserwować sytuację, będziemy widzieć, jak sytuacja się rozwija, w którym kierunku poszła i wtedy będziemy sobie mogli podsumować z każdej strony, na ile mieliśmy rację, na ile pomyliliśmy się, na ile polityka nas zaskoczyła, na ile polityka jednak była na tyle przewidywalna, że mogliśmy przewidzieć te czy inne ruchy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie naszym słuchaczom audycji. Daniel Mikusek. Hartun Karkadiusz. Piotr Piotrowski, do widzenia. Paweł Jański, do usłyszenia. Do widzenia Państwu, do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie audycji.